Jedziemy! Pumetek! Kupujcie z legalnego źródła. Lajkujcie i subskrybujcie WKdzik. Cześć, w ogóle czy ekipa WK z tej strony, jesteśmy na magazynie WK. I dzisiaj robimy wojny magazynowe, które będą polegały na tym, że są dwie drużyny standardowo, Ecto Endo. I zobaczymy, kto lepiej przygotowuje paczki do wysyłki. Ketle do wysyłki konkretniej. Będziemy mieli za zadanie odwzorować tą paletę, mówisz już? Nie. Musimy zrobić taką paletę. Teraz nadchodzi Black Friday, jest kupa roboty, więc przyda się, że zrobimy te ketle. Która drużyna pierwsza albo wzoruje, albo więcej zrobi ketli przez 15 minut, wygrywa. Mamy współpracować. Z owcą kask nawet nie chce współpracować, więc czarno to widzę. Dostałem gorszy kask. Lecimy dwójkami. Dobra, drużyna przegranych. Jesteście gotowi? 15 minut pracy. Dobra, podaję ci taką grzebeczkę. Ja już rozwalam grzebeczkę i wkładam, będę tutaj wkładał. Trzeba jakąś taśmową produkcję opracować jak w maczu, nie? Ładuj je tam, ja pootwieram jak najwięcej, a potem dołączę do ciebie w wsadzaniu puszek. Test? Kurczę, no a na końcu będziemy je zamykać. Ja się nie spieszę na razie. Na razie wolne powtórzenia, żeby ogarnąć, wiesz, technikę, potem przyspieszę i wyjdzie nam na plus. Puszkan jest do... Puszkan, do... Ej, jak pukniemy puszkę, to odłóżcie, żeby ładne były. Myślę, że... Dobra, ja już mam. Teraz możesz... Trzeba uważać. Nie ma tak, że szybciej. No, trzeba uważać. Jednak tak. Możesz mi już zamykać te ketle powoli. Ale teraz czekaj, bo tu mam, wiesz co, nie chcę czasu stracić, to tą grzewkę zrobię tu, dobra? Dobra. Musi być ta jakość. Nie chcę, żeby klient dostał zwichrowanego ketla. Nie? Praca. Im niżej zejdziemy, tym będzie wygodniej. Niżej? No, wiesz, jak... Ja wolę spać. Tak, ale chodzi o to, że teraz musisz do góry rękę trzymać, nie? A jak zejdziemy z ketlami, to będzie no, na poziomie barków, nie? Wiesz co, trochę mnie wkurwia ten kask. To zdejmij. Złóż kartoniki teraz. I na kurwej, zamykaj i na kurwej karton. Dobra, ja ci pomogę zamykać. Ej, myślicie, że będziemy benchmarkiem dla naszych tutaj chłopaków na Magu? Oni są dla nas. Chciałbym być benchmarkiem. Myślę, że oni są dla nas. Dobra, przyspieszam jak coś tam, panowie Endo. Ale dobrze, już mi to idzie. Saker, idź może składaj ketle zaraz. Ono? Ty, jesteśmy przed wami. Jesteśmy przed nimi, wiesz? Ja ogólnie jak pakowaliśmy, jak energetyk klasyk wyszedł, ja byłem najszybszy. Miałem największy KPM. Ketel per minute. Ale masz szybką rękę, Robert. Wasza ręka nie jest tak szybka jak ma. Jak Mohamed Ali. Wasza ręka nie jest tak szybka jak ma. Wasza ręka nie jest tak dokładna jak ma ręka. Wasza ręka nie jest tak szybka jak ma ręka. Ty tylko rozkładaj, ja będę nasze zamykał. Ketle nie są... Znaczy, nasze ketle są... Wydaje. Tak lepsze jak wasze. Może, że ja od razu będę zamykał. Ketle. Dobra. Trochę się zakłysnęli, co? Byciem fajnym. Ile oni mają? Dużo? Od razu dyskredytowali, że my co? Że my to gorzej. Ale my nic nie powiedzieliśmy. Co się przypierdalasz? Nic nie przypominam. Nie mówię, że ty, Robert. Nie przypominam. Ktoś mówił z twojej drużyny. Ktoś od was, nie będziemy wskazywać palcem, ale nie ty. Jedziemy. Płyniemy, bawimy się tym. Kłócą się już, nic nie mówiliśmy. Ja mówiłem. Zeku, zaraz się pobiją. Jakie nerwy przegrane, ty. Ładnie, to już tak... Ten płaczek się odpala, co? Jedziemy! Pumetek!
spokój. Wygramy fajnie, przegramy. No. Tak. Tętno 102. Tętno 83. Dobrze być chudym, no co? Możecie tu płakać jak coś. Tak, no jak nie przeszkadza nam to. I tak będziemy doceniać wygraną. Nawet jak się popłaczecie, więc śmiało. Jebać te stereotypy, że facet nie może płakać. No. Popłacz się. To nawet bardziej się docenia kogoś, kto wiesz. No naprawdę widać, że wam zależało, mimo totalnej kurwa klęski, nie? Płaczcie! Tu się płacze. Bartek mi przeszkadza, minuta dla nas na plus. Fajnie. Muszę chodzić naokoło. Potwierdzam. Bartek potwierdza. Dobra, to idę im, żeby się wyrównało. Dobra. Dzięki! Im to już nie przeszkadzaj, Bartek, wiesz? Ja wiem, że chciałeś wyrównać szansę. Jest okej. Okay. Rzucił, kurwa, się przestraszyłem. Myślałem, że idzie mi zajebać z zazdrości. Tacy jesteśmy szybcy i dokładni, wow. A przypomniało mi się, jak przy tym leciał, że chyba 8 godzin byliśmy, żeby to składać. I to zleciało jak były dwie. Ej, zobaczcie to, zobaczcie to. Kto ma większy fan to robią? Zwycięzcy. Zwycięzcy? No. 30 sekund? 30. Albo 15 minut. No tak. Ja ciągle miałem 20 w głowie. 30 sekund. No to ostatni kapelek. Ile? Odliczasz? Się zmęczyłem. Ja też czuję. Zakra. Na pierwszy rzut oni wygrali. My mamy szerszy dół. Ale mamy szerszy dół, więc trzeba... Szerszy dół decyduje ogólnie według mnie, bo... Wystarczy. 52. Jest! Trzema wygraliśmy! Ja idę po lizie ich, bo ja mu nie ufam. To jest. 4-6, 4-7, 4-8, 4-9, 5. Kurwa, nie przy farmazoniu. 1-0 w wojnach magazynowych. Czekają nas jeszcze dwie konkurencje magazynowe. Do zobaczenia. Dziękujemy przeciwnikom. Ciężko, ja się stresowałem. Wy trochę lepszą technikę przyjęliście, że pakowaliście tu. Myślę, że my szybciej pracowaliśmy, ale mieliśmy o jeden ruch więcej jakby, nie? Wiesz co, Erni? Się udało. Powiedziałem Erni, bo jest taki halftime show i tam mówi zawsze, you know Erni? Wiesz co, Erni, przede wszystkim świetnie się bawiliśmy składając te ketle. Ale też jest pożytek z tego, bo chłopaki mają do paczek więcej ketli. Tak jest, bo te ketle pójdą w dzisiejszych zamówieniach. Są dobrze złożone, też nie chcieliśmy przeginać pały. Wiesz, nie chciałem gdzieś tam tej puszki jakoś tak łapać, kurwa, niechlujnie. Jest git. Uszkodzona. Ogólnie... cieszę się, chcieliśmy tam was wyprowadzić z równowagi. Ja tam widziałem kątem oka, że mieliście leciutkę przewagę. Ale no być może was trochę wyprowadziliśmy. Ja myślę, że na początku wy mieliście lekko nawet przewagę. Tak, no może. A potem nie, no jak patrzyłem, to wy mieliście regularnie. Tak? Tylko robiliśmy trash talk. Ja się stresowałem. Tak, robiliśmy trash talk, to jest część gry. Obawialiśmy, że byliśmy w dupie. W kolejnym odcinku... Paczuszki. Kto lepiej, szybciej złoży paczuszki. Zostawcie lajka i suba. Wiecie, tutaj nie mamy miliona na tym kanale. Na Bukadziku. Jeszcze. A mógłby być. Mógłby być. Do intro. Musimy się nauczyć na intro mówić o tym subowaniu. Kupujcie to jest game changer, nie? No.